Moi drodzy, przyszedł czas, by podsumować ostatni weekend. Michał Kiński, witam i zapraszam na magazyn łódzkiej czwartej ligi. Tradycyjnie rozpoczynamy od gola poprzedniej kolejki. Tym razem mogliście oddać głos na 6 zawodników, którzy popisali się pięknym strzałem. Kto wygrał? Popatrzmy. Wygrał Konrad Puchalski ze Skalnika Sulejów. Zobaczmy, w jaki sposób pokonał bramkarza Włókniarza Zelów. A teraz zabieramy Was na konferencję prasową. Mamy bardzo dobrą wiadomość. Sponsorem głównym magazynu łódzkiej czwartej ligi zostały zakłady bukmacherskie BetCris. Umowa obowiązuje do końca sezonu 2022-2023. Zobaczmy, co mieli do powiedzenia Jacek Jakubowski, członek zarządu BetCris Polska oraz Adam Kazimierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Firma BetCris, tak jak Marcin powiedział, nowy gracz na polskim rynku bukmacherskim, ale firma z ogromnymi tradycjami daje taką pewność i gwarancję, że wizerunek czwartej ligi, tej najważniejszej ligi prowadzonej przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, będzie na odpowiednio wysokim poziomie, da możliwość rozwoju tej ligi i myślę, że korzyści, które będą dla klubów uczestniczących w tych rozgrywkach, będą dość wymierne i przełożą się na to, że te kluby będą mogły spokojnie funkcjonować na tym poziomie rozgrywkowym. Tak jak pan prezes powiedział, to jest nasz pierwszy krok na rynku piłkarskim w kraju. Dotychczas współpracujemy z dwoma klubami z innych dyscyplin, jednakże piłka nożna to najważniejsza część naszej działalności, jak gdyby. Od jakiegoś czasu planowaliśmy jak gdyby pierwsze kroki w polskim futbolu. Zaczynamy od Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ władze związku najszybciej ze wszystkich praktycznie odpowiedziały na naszą propozycję. A jestem przekonany, że to jest tylko początek naszej współpracy z firmą BetCris. Myślę, że rozwój tej firmy da nam szansę na to, że Łódzki Związek też będzie miał dalsze korzyści z tego tytułu. Ja jestem przekonany, że firma BetCris, wybierając Łódzki Związek Piłki Nożnej, wybierając czwartą ligę, kierowała się trochę poziomem sportowym tej ligi, poziomem organizacyjnym i jest nam niezmiernie miło, że to my jako Łódzki Związek Piłki Nożnej, jako pierwsi nawiązaliśmy tą współpracę z firmą BetCris. Nie trzeba było tutaj, że tak powiem, dodatkowych jakichś namówień, dodatkowych jakichś działań. Rozpoczynamy współpracę już teraz w tym sezonie i będziemy ją dalej kontynuowali. Tak jak powiedziałem, to pierwszy krok. Myślimy również o inwestowaniu w kluby również ekstraklasy, jeżeli będzie taka możliwość, a także z wyższych poziomów rozgrywkowych. Jeżeli ta współpraca będzie przynosiła, tak jak to w biznesie mówią, win-to-win, to myślę, że firma BetCris jest na tyle stabilnym i solidnym partnerem, że przedłużenie umowy na kolejne okresy będzie wiązało się z jeszcze większymi apanażami ze strony firmy i myślę, że te korzyści dla klubów, które uczestniczą w tych rozgrywkach, będą dość wymierne. Wzrost ewentualnej kwoty wiąże się również z większą jak gdyby medialnością i większa medialność i większa rozpoznawalność danych rozgrywek. Tym na pewno jest wtedy atut i możliwość do tego, aby po prostu zwiększać nasze zaangażowanie finansowe. My przede wszystkim będziemy chcieli jeszcze bardziej inwestować w to, co pojawiło się w tym roku w Łódzkim Związku Piłki Nożnej, czyli magazyn czwartej ligi. On od najbliższego odcinka będzie nosił już nazwę magazyn czwartej ligi BetCris. Myślę, że znajdą się tam elementy promujące naszego nowego partnera i myślę, że rozwój tego magazynu będzie powodował to, że wielu klubom będzie łatwiej pozyskać sponsorów, będzie można powalczyć o osoby, które zetkną się z piłką na poziomie czwartej ligi po raz pierwszy. Nam chodzi przede wszystkim o danie klubom wędki, a reszta to już w rękach władz klubów, pozyskanie sponsorów, pozyskanie partnerów.
To wszystko już będzie na barkach osób zarządzających klubami czwartej ligi. Firma, która od wielu lat prowadzi swoją działalność w Ameryce Południowej, jest sponsorem wielu klubów, znanych klubów z tamtych rynków, a także i federacji sportowych. Współpracowała również z Federacją Piłkarską Południowoamerykańską i była obecna w czasie finałów Pucharu Ameryki. My już od jakiegoś czasu zainwestowaliśmy w kluby czwartej ligi. Chociażby to, co jest, znajduje odzwierciedlenie w magazynie, to są relacje z meczów, które już od trzech sezonów są na stronach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. I to Łódzki Związek Piłki Nożnej wyposażył kluby w sprzęt do rejestracji i nagrywania tych meczów. I my będziemy w dalszym ciągu próbowali podejmować takie działania, żeby tym klubom było dużo łatwiej. A jestem przekonany, że już od najbliższego sezonu kwestie opłat za udział w rozgrywkach na poziomie czwartej ligi, jeżeli chodzi o tak zwane startowe, no nie będziemy mieli z tym do czynienia. Cieszy nas fakt, że zaczynamy tą współpracę z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej i mam nadzieję, że to jest taki pierwszy prognostyk do tego, aby nasza firma była rozpoznawana i przede wszystkim cieszyła się uznaniem wśród naszych klientelów. A przed nami to, na co czekamy, czyli podsumowanie 26. kolejki Łódzkiej Czwartej Ligi. Dzięki dobrej współpracy z klubami sportowymi możemy Wam pokazać skróty meczów. Do końca sezonu pozostało 8 kolejek. Czy jest jeszcze coś, co może nas zaskoczyć? Zobaczmy, co wydarzyło się w ostatni weekend. Naszą wizytę rozpoczynamy od meczu Pogoni Zduńska Wola z KS Paradyż. W 26. minucie sędzia Wojciech Pawlak wskazał na 11 metr po faulu w polu karnym. Do piłki podszedł Wojciech Tyczyński i mieliśmy 1-0 dla Paradyża. Pogoń do wyrównania doprowadziła w 41. minucie. Świetnie rzut wolny wykonał Adrian Budka. Najbardziej doświadczony piłkarz w Ekstraklasie rozegrał 117 spotkań. Teraz bawi się grą na poziomie czwartej ligi. W drugiej połowie zobaczyliśmy jeszcze dwa gole. Ta akcja zakończyła się dość szczęśliwie dla Paradyża. Efekt niedokładnych podań sprawił, że udało się dośrodkować piłkę w pole karne. Adam Kowalczyk miał pustą bramkę i Paradyż mógł świętować drugiego gola. A to już 89. minuta i jedna z ostatnich szans Pogoni na doprowadzenie do remisu. Dobrze wykonany rzut wolny sprawił, że Łukasz Rakowski strzelił bramkę na 2-2 i gospodarze uratowali jeden ligowy punkt. Pogoń zremisowała z Paradyżem 2-2. Przenosimy się do Sulejowa. Miejscowy Skalnik zagrał z Omegą Kleszczów. W 27 minucie mieliśmy pierwszego gola. Dobry odbiór piłki sprawił, że operator nie nadążył za akcją, a jej bohaterem był Tomasz Bąkowicz i mieliśmy 1-0 dla gości. Dwa gole zobaczyliśmy jeszcze pod koniec meczu. Tomasz Bąkowicz dobrze rozpoczął akcję i skutecznie ją zakończył. Mieliśmy 2-0 dla Omegi. Jeszcze w doliczonym czasie gry sędzia Przemysław Berliński dopatrzył się faulu w polu karnym i wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Tomasz Bąkowicz i strzelił w tym meczu klasycznego hat-tricka. Skalnik Sulejów przegrał z Omegą Kleszczów 0-3, a w Sulejowie jest bardzo miło i sympatycznie. Kibice zabierają na mecze nawet maskotki. To teraz zrobi się znacznie poważniej, bo Stal Głowno była bardzo bliska zatrzymania lidera Warty Sieradz. Pierwszy gol dla gospodarzy wpadł w 30 minucie. Dobre dośrodkowanie w pole karne zakończyło się ładnym strzałem Eryka Lebiody i do przerwy Stal wygrywała. Na początku drugiej połowy, dokładnie w 50 minucie, Warta wyrównała. Był rzut rożny i zobaczyliśmy drugiego gola w tym meczu strzelonego głową. Mikołaj Bociek i mieliśmy 1-1.
W regulaminowym czasie gry padł remis, a w doliczonym Warta znalazła sposób na zdobycie 3 punktów. Jakub Piela wszedł swobodnie w pole karne, oddał strzał i mieliśmy zwycięskiego gola dla lidera ligi. Ten mecz z pewnością podbudował bardziej Wartę Sieradz, która pewnie dąży po mistrzostwo 4. ligi. Stal Głowno przegrała 1-2. A przed nami walcząca o utrzymanie Andrespolia Wiśniowa Góra i raczej pewna pozostania w 4. lidze Polonia Piotrków Trybunalski. Dobrze rozpoczęli gospodarze, już w 13 minucie prowadzili 1-0. Jak ważna jest cierpliwość i utrzymanie piłki, przekonaliśmy się w tym momencie. Dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Kacpra Kosiora, a trzeba przyznać, że piłkarz zrobił to doskonale. 9 minut później szybka strata piłki przez Polonię doprowadziła do kolejnej podbramkowej okazji. Krzysztof Skawiński oddał strzał, ale został on zablokowany. W pobliżu był Marek Dąbrowski i mieliśmy 2-0 dla gospodarzy. W 42 minucie Adrian Malicki pokazał, że ma doskonały skok dosiężny i umieścił piłkę w bramce. Na drugą połowę kibice też nie mogli narzekać. To jedna z okazji na doprowadzenie do remisu. W tej sytuacji wyjątkowy pech przydarzył się piłkarzom Polonii. Doszło do niecodziennej sytuacji. Jednak w 87 minucie goście wyrównali. Po dośrodkowaniu w pole karne Krzysztof Skawiński ostatni dotknął piłkę i mieliśmy gola samobójczego. Kibice, którzy pozostali do końca meczu, nie mieli czego żałować. Mateusz Broś uratował zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Andrespolia Wiśniowa Góra wygrała z Polonią Piotrków Trybunalski 3-2. A teraz bardzo szybka wizyta w Kwiatkowicach. LKS zmierzył się z dobrze grającym wiosną RKS-em Radomsko. W tym meczu padł tylko jeden gol. W 39 minucie ładną akcję prawą stroną przeprowadzili goście. Interwencja bramkarza nie pomogła, bo piłka spadła pod nogi Sebastiana Miśkowca. Ten piłkarz w takich sytuacjach wie co zrobić i mieliśmy 1-0 dla RKS-u. W drugiej połowie sędzia Szymon Przytuła musiał przerwać mecz. Na boisku pojawiły się serpentyny, a przed kamerą zobaczyliśmy race w barwach żółto-niebieskich. Kibice RKS-u kibicują drużynie również podczas meczów wyjazdowych. Po chwili sędzia wznowił mecz, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem RKS-u Radomsko. To zabieramy Was do Wieruszowa. Prosna zagrała z Orłem Nieborów, czyli było to spotkanie dwóch drużyn walczących o utrzymanie. Pod koniec pierwszej połowy zobaczyliśmy pierwszego gola dla gości. Niezbyt dobrze wykonany rzut rożny dał akcję, która zakończyła się bramką. Michał Redzisz zdołał uderzyć piłkę, która poleciała pod poprzeczkę. Co się wydarzyło w 80. minucie, sami do końca nie wiemy. Zobaczcie, Piotr Przezak przyjął piłkę, wszedł w to miejsce, gdzie jest najwięcej obrońców, poślizgnął się, a bramkarz popełnił kardynalny błąd i było 1-1. Zwycięski gol dla Orła Nieborów padł w 8. minucie doliczonego czasu gry. Według sędziego Adriana Grałka, Emil Gleń jako ostatni skierował piłkę do bramki i mieliśmy samobójczego gola. Prosna Wieruszów przegrała z Orłem Nieborów 1-2. To teraz wycieczka w to miejsce, gdzie analizę meczów można dokonywać oglądając film z drona. Czyli rezerwy Widzewa walczące o awans zagrały z Borutą Zgierz. Łodzianie nie zaczęli dobrze meczu, Boruta rozpoczął z autu, dobre dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Mateusza Misiaka. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Dopiero w drugich 45 minutach kibice zobaczyli nieco więcej. W 77 minucie dobry odbiór w środkowej strefie boiska i świetne podanie do Filipa Karwackiego zakończyło się golem doprowadzającym do wyrównania. W 89 minucie dobrze rozegrany taktycznie rzut rożny sprawił, że Karol Chmielewski zdobył gola przybliżającego Borutę do zwycięstwa. Zabrakło kilku minut do wygranej gości, bo w 4. minucie doliczonego czasu gry, po bardzo dobrym dośrodkowaniu w pole karne, piłkę przyjął niezawodny Daniel Mąka i mieliśmy remis 2-2. Legendarny piłkarz Widzewa, a obecnie trener Boruty, Piotr Szarpak z pewnością po meczu miał mieszane uczucia. Był bliski wygranej, ale jako pierwszy trener zatrzymał wiosną rozpędzonych Łodzian. Teraz rezerwy Widzewa tracą do Warty Sieradz 10 punktów.
Zjednoczeni Stryków zagrali na własnym boisku z Orkanem Buczek. Pierwszego gola zobaczyliśmy w 11 minucie. Niepewna interwencja bramkarza spowodowała, że piłka trafiła do Wojciecha Kucharskiego i mieliśmy 1-0. 5 minut później do wyrównania doprowadził Dominik Cukiernik. W 23 minucie Orkan wyszedł na prowadzenie. Piłkę na lewej nodze odpowiednio ustawił sobie znany wam wszystkim Norbert Dregier i mieliśmy 2-1 dla gości. W 62 minucie sędzia Włodzimierz Bartos odgwizdał karnego dla Zjednoczonych. Do piłki podszedł Michał Drogosz i mieliśmy 2-2. A to już 76 minuta i dobre dośrodkowanie w pole karne. Ponownie Michał Drogosz i Zjednoczeni pokonali u siebie Orkan Buczek 3-2, a trener gospodarzy Łukasz Wijata może być zadowolony. To już ostatni mecz. Zrywy Wygoda zmierzył się z Włókniarzem Zelów. W 16 minucie padł pierwszy gol dla gospodarzy. Dobre dośrodkowanie zakończyło się strzałem Krystiana Rutkowskiego. Włókniarz wyrównał niespełna 10 minut później. Piłka została wybita przed pole karne. Dawid Sikorski nie zastanawiał się, tylko uderzył silnie na bramkę. Mieliśmy 1-1. W 38 minucie Damian Szczepański wykorzystał podanie w pole karne. Nie była to łatwa sytuacja, ale był w stanie pokonać bramkarza. Po przerwie gospodarze podwyższyli. Tym razem strzelił Michał Świdrowski. W 75 minucie padł ostatni gol. Mieliśmy rzut rożny, Patryk Stachowski i padła druga bramka dla gości. Wynik nie uległ zmianie. Zryw Wygoda pokonał na własnym boisku Włókniarza Zelów 3-2. Jak można było zauważyć, piękne bramki wpadają również na poziomie czwartej ligi i to doceniają kibice. Cenimy ich za to, ponieważ zauważyliśmy, że lubią brać udział w naszej zabawie. Dlatego teraz zobaczmy nominacje do gola 26 kolejki. Kacper Kosior, Andres Polia Wiśniowa Góra. Mateusz Misiak, Boruta Zgierz. Dominik Cukiernik, Orkan Buczek. Dawid Sikorski, Włókniarz Zelów. Adrian Budka, Pogoń Zduńska Wola. Głosujemy tradycyjnie na stronie facebookowej Loży Sportowej. W środę rozegrano 27. kolejkę czwartej ligi, która zakończyła się po zamknięciu naszego magazynu. W następnym wydaniu pokażemy tabelę i podsumujemy statystykę wiosennych strzelców. A teraz zaprosimy Was na najbliższy weekend. Zobaczmy, kto zagra z kim i oczywiście możecie zagrać wspólnie z naszym sponsorem głównym, czyli z zakładami bukmacherskimi BetCris. Warto odwiedzić naszego sponsora głównego. Być może w ofercie znajdą się niektóre mecze łódzkiej czwartej ligi. Kończy się kawa, to przyszedł czas, aby zakończyć magazyn łódzkiej czwartej ligi. Na koniec tradycyjnie wybraliśmy cieszynki, które zwróciły naszą uwagę. Mamy propozycję dla piłkarzy. Jeśli celebrujecie gola, to warto to zrobić w kierunku kamery. Wtedy będzie jeszcze ładniejsze nagranie. Cały czas czekamy na nietypową cieszynkę. Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo, do miłego zobaczenia.